Słuchajcie, zmiana trochę planów, bo słupków nie mam, tylko 4-5, a to jest mało. A no proszę, kujoty. Myślę, żeby poprzybijać te plastyki, one są takie do przybijania do drzew. I on, te drzewa są moimi słupkami. Oczywiście gdzie nie gdzie muszę wpaść z kosą. Może nie z kosą, ale z piłą. No, no to drzewo trochę tutaj wadzi. Ale nie najgorzej. Macie kutwy co pić? Poszły stąd. Tu jest masakra. Łażą po mnie. Gdzie wam się to sypie? Drodzy Państwo, czy to się uda, czy się nie uda? Się okaże zaraz. Bo... I okej. Pierwsze na wysokości. Musi być takiej wysokości. Takiej wysokości. No bo co tutaj krowa? No niech będzie tyle. Ta dupa. Za krótka śruba. Okej. Nie szkodzi. No i pytanie. Na razie robię na krowy, a jak kiedyś by owce, to trzeba by jeszcze jeden tutaj nisko. Wtedy będzie... Będzie git. O kurde, powiem wam, że jedna z tych białych kutw gęsich, jakaś kulawa, nie łazi, leży, musiałem jej dać wodę. Także chyba będzie pierwszą ofiarą Richarda niejakiego. No bo co z kulawą gęsią? Już mamy kulawego kurczaka w domu. Teraz jeszcze kulawa gęś? Co to za w ogóle klimat jest? No ale nieważne. Muszę kosiarkę przytargać i gaźnik rozkręcić, pływak czy coś tam sprawdzić, bo się leje benzyna. Ale żeby to uczynić w tym celu, sorry za wiatr, muszę przestawić nasz sprzęt najlepszy. O, a tutaj kojec. Ktoś tu się upominał o kojec dla psów. To jest kojec, którym Haguś nienawidzi przebywać.
na łańcuchu. Taki pies. Ale nieważne, nie o tym miałem mówić. Muszę odpalić sprzęcior, niepalony już sporo czasu. Z tydzień. Zadymimy. To. Obsrały ciągnik! O gady jedno. A taki był piękny, czysty. Tego nie lubię, ptactwa. Wszystko obsrają, nic nie szanują. Osioł kulawy, kutwa kulawa. Co to jest za kurde biznes? Nie bój się, kutwa, nic ci nie zrobię. Masz kutwo. Pi. Pi, bo to pewnie ostatni twój dzień. Nie chcesz? O, oblałem cię, sorry kutwo. Nie? To spadaj. To jak se tam piją? No i dobrze. Sama obsługa. Puściłem tu bolka i proszę, wykosił. Bardzo ładnie. Już można zamknąć. I słuchajcie, znowu akcja. Ponownie. Gdzieś tu się leje. Gdzieś tu się leje. I muszę znowu ten plastik ściągnąć, żeby mieć jakiś dostęp do tego wszystkiego. Wykręcić ten gaźnik, nie wiem, kurde, nie wiem, o co tam chodzi. Okej. Raz, dwa, raz, dwa. To mamy prawie wyciągnięte. No czemu nie chcesz wyjść? A, bo tu jest na rurze siedzi. To jest taka rura. Stara rura. O, właśnie. O kurde. Ale masakra. Ułamałem olej. Nie pierdziel. No. Bez kitu. Ale masakra. Szarpnąłem, nie popatrzyłem. Ale to benzyną mi daje, a nie olejem. Co to kurde? Jak to? Jak to tak? Benzyną? Benzyna. Normalnie benzyna w oleju. Ja się nad tym nie znam.
Nie wiem dlaczego tak. No i co teraz, Mateusz? Nie wiem. Co ja mam wiedzieć? Czego benzyna jest w oleju? Dlaczego benzyna jest w oleju? No jest okej. Jakoś to ogarniemy. Może. No nie, trzeba się dobrać do gaźnika, zobaczyć o co tam chodzi. No, tutaj nie ma jak tego podłożyć, bo to za wysokie. Ale mam taką miseczkę. Olej spuścimy z tego. I niech się lije. Słuchajcie, rozkręciłem gaźnik w kosiarce. Ten pływak tam sprawdziłem, wyczyściłem, wystegowałem, skręciłem gaźnik, ale go jeszcze nie zamontowałem. Jutro to zrobię, muszę spadać, bo już 6 godzina. No i co? Jutro coś dalej będę kręcił. Może jakoś uda się wrzucić. Może będzie co oglądać, nie? Jest kolejny dzień, co prawda, już. Wyczyściłem gaźnik. Czemu to tutaj? O, leje się woda. Leje się. Gaźnika się leje. Czemu tu się leje? Tu się leje normalnie paliwo. A czemu to paliwo się tu leje? To ja nie mam pojęcia. Problemem może być pływak, tak? Bo cały czas pompuje paliwo. Cały czas pompuje paliwo, więc problemem może być pływak. Ale ja ten pływak już rozkręciłem, wyczyściłem. On jest plastikowy, nie tam, że zardzewiały czy coś. No, ale jest jakiś w nim problem. Skoro cały czas podaje paliwo, nie? Patrzcie, tu otworzę i będzie się lało paliwo. O, wszystko kurde w paliwie. Ale masakra. I znowu trzeba zacząć od początku. Wszystko rozkręcić, wykręcić. Jest, lecz nie wiadomo gdzie. Wszystko zalane w benzynie. Tu jest. Chodź tu, nie idź pod silnik. Tutaj uszczelka mi spadła pod głowicą. Okej. Prąd odłączyć. No i teraz trochę trzeba jogę pouprawiać. Się leje benzyna. Jeden. Teraz ajajajaj. Dwa. Ten ostatni to będzie 3. Okej. No i o, wykręcone. Maluchy, biedne muchy je atakują. One mają teraz czas leżenia. Nie wiem co z tym gaźnikiem. Wkurzyłem się.
Co, idziemy go jeszcze raz rozkręcić? Kurde, teraz to żeś dał, Mateusz. Grejfrucik. Bud. Budweiser. Niedobry. Lepszy Stigl. 2,5%. 2,4. Jakiś osad. Ale od czego ten osad? Nie wiadomo. Tlup. No i tak to wygląda. To jest pływak, który sprawdzałem w wodzie i pływał. Powinien tu wciskać. A, i tu wciskać. Cały w benzynie. Nie wiem, czy tutaj to jest powodem. Ten mały, nie wiem, czy to widzicie, pierdzielnik w pływaku. Niby coś tam się rusza. Pływak jest tak. Dziadek doi krowę. Krowa zrobiła mleko. Napełnia benzynę, puszcza, zamyka. Napełnia, puszcza. Czemu on się blokuje? Tak jakby otwartym. A to się nie podnosi. Przecież działa teraz, wszystko w ręce działa. Kurczę, ten gaźnik, kupię taki zestaw naprawczy, uszczelki, nie wiem, coś tam, no nie wiem, o co chodzi. Tutaj dzisiaj wcześniej z małżonką posadziliśmy pomidory. Pierwszy raz robię w słomie, chcę wypróbować, bo w zeszłym roku były na tym, no na takiej płachcie i na płachcie dobrze tam rosły. Jeszcze muszę dokupić tych, bo to zwykłe jakieś pomidory, a chcemy też jeszcze koktajlowe i tych muszę dokupić, bo tutaj jest chyba 8, 2, 4, 6, 7, a tutaj jest, chciałem też spróbować, jak to się nazywa, brokuły, bo nie brokuły, te zielone, nie kalafior, kurde no, brak mi ja pierdzielę, nie wiem, to się wytnie. I jeszcze trochę tutaj dosiałem groszku i kukurydzy. Kukurydzy z tego względu, że gdzieś tu pomiędzy, z tego względu, że może będzie się piął groszek po niej, a może nie. Nie wiem. Miałem jakieś takie ziarna, zmiksowałem. Zobaczymy, co to z tego będzie. Może coś będzie. Oby coś było. A tam jeszcze będą pomidory koktajlowe. Tutaj, w tej części. To jeszcze się przemieli. Będą pomidory koktajlowe, bo zapomniałem tam miejsce na nie zrobić. Tutaj idzie szczypiorek. Jest od czosnku. Dotąd chyba. O, dotąd. Tu jest szczypiorek. Tu jest szczypiorek, tu. No zobaczymy, jak to będzie. Nie szczypiorek, tylko cebula. Także, o, krówki. Boluś. Te maluchy przyszły zobaczyć. No i dzisiaj to w sumie z dwóch dni odcinek połączony będzie, o ile tu się w ogóle cokolwiek nadaje do publikacji. Bo wczoraj i dzisiaj trochę. Także jutro może kupię ten zestaw naprawczy do tej kosiarki, a jak nie, jutro będę kończył te płoty tu. Muszę te słupki, tato przywiózł, powbijać, rozwinąć drut, wzmocnić tamten słup trzeba, siatkę rozciąć.
No i może będziemy wpuszczać towarzystwo. Zobaczymy, prąd podczepić. Co to jest? Chwaścioki już idą, chciałem powiedzieć. Ciekawe, czy te... Czy jak te ziemnioki. Czy zaczęły coś iść, czy jeszcze nie? No ale mokro tu mają. Będą szły może. Na dzisiaj to wszystko, także dzięki. Trzymajcie się. I na razicho. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo tam pytałem się, no ale nikt mi nie odpowiedział, tylko mówiliście, że nie słyszeliście o tym, nie jedliście. Ale tak, moja żona znalazła na internetach właśnie takie te dopiero rozwijające się paprocie. Normalnie smażą, sałatki robią, podobno to dobre. Ale tylko takie, jak są takie właśnie młode, takie o ledwie rozwinięte. Później już nie. Taka ciekawostka.